Skoro Majora czekają większe wydatki, to i częstotliwość filmów się zwiększa. 21 i 22 grudnia jest nagrywana seria podobnych tematycznie filmów, w których przeplatana jest tak z pozoru sielanka, spokojne życie codzienne na Mozarta, spoza której tej sielanki tak naprawdę co jakiś czas widać wybuch, docinki i takie zachowania Majora bardzo podobne do tych ze szkolnej u Krzysia, kiedy już był Krzysiem zmęczony. Filmy wrzucane są w dowolnej kolejności, przez co ułożone są tak no mniej więcej tak, jak mi się wydawało, że być powinno. Nie dało się tego zrobić dokładniej. Udało mi się też dotrzeć do nowych archiwów dzięki widzom i dzięki temu też będzie więcej tej treści wideo, a mniej dopowiadania i opowiadania przeze mnie, gdyż po prostu można dzięki nowym archiwom to po prostu pokazać. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2019. 21 grudnia. Major i Monika robią zakupy świąteczne. W końcu zostały już tylko 3 dni do Bożego Narodzenia. Shior oczywiście nie mógł podać tej informacji bez kąśliwej uwagi finansowej. Wydaje mi się, bo oni wspominają, że te zakupy były robione, prawda, na wyjeździe. Mam takie wrażenie, że to też był wyjazd do Oświęcimia, ale nie jestem pewien. No dzień dobry. No właśnie wracamy z takiego ogółem cudownego miejsca. Mamy właśnie choinkę. Byliśmy na rynku. No zakupy zrobiliśmy. No to ja też trochę się dołożyłem się. No nie, ja nic się nie dołożyłem. No i chciałem właśnie pokazać. Właśnie będziemy wracać i po prostu widziałem, jak siedział sobie Krzysztof na Węgrzy. To dobrze, będziesz miał o 5 ton, to będziesz miał na 2-3 lata, ale musisz po prostu te węgiel sobie wziąć taczkę, po prostu wziąć, przypać do piwnicy, ponieważ takiego czegoś, że nie będę przyjeżdżał, nie chcę tobie nic złego robić, jak to się mówi, ja mam prawo. Jak ja się wyprowadzam, wyprowadziłem się zamordowany na stałe u ciebie, a ty nie możesz mnie tak szastać, że po prostu... No, w tamtym roku kupiłem Opla, dawałem non-stop na całe zimę, dawałem węgla, a chociaż ktoś się zlitował nad tobą, bo ja nie mieszkać tam nie będę. Będziesz sobie mieszkał, będziesz sobie gadał, sobie gadaj byle co o mnie. Za światło ci zapłaciłem, to dobrze, że byłem w szpitalu, że niech w piątek nie przyjęli, tylko zajechaliśmy, światła nie było i po prostu od razu pojechaliśmy do banku, ja wyjąłem pieniądze i co, zapłaciłem i za półtora godziny było światło, a tego nie, po prostu nie potrafiłeś docenić, że ja tak zrobiłem. A teraz to mnie ukułem, no to będzie obchodziło. Czy ty masz węgiel, to dobrze. Będziesz płacił za światło, za wszystko będziesz płacił. Tylko po prostu ja cię proszę, żebyś mi oddał moje rzeczy, bo niektóre tam rzeczy, które kupowałem, to po prostu są nowe. I ludzie też wysyłali, tak samo ci wysyłają paczki, nie paczki. Traktowałeś mnie jak psa, a jestem normalnym człowiekiem. Jak widać i słychać, film jest również częścią strategii negocjacyjnej dotyczącej oddania rzeczy zalegających na Belwederze. Wieczorem Major wstawia prawie 20-minutowego gniota, w którym w pierwszych minutach jeszcze coś się sensownie klei, ale przez resztę filmu zapętla się w kółko na zmianę, prosząc, żądając i przekonując Konona, by ten oddał mu samochód po dobroci. Przywłaszczenie imienia, bo samochód chcę przywłaszczyć, chcę wszystko poprzywłaszczyć. Moje rzeczy, skórec kupowałem, ile butów kupowałem, wszystko nowe, ubrania, nie ubrania, wszystko on chce mi to zabrać. Jakim to prawy? Po prostu jak on chce, to po prostu, o, ja mam tutaj bardzo dobrze, poznałem bardzo dobrą adwokat. Usłyszałem, jak Meksykanu z nim nagrana, niech on dwa, przepraszam bardzo, niech on do tej suwa nagrywa, wszystko ma. Nagrywaj tych śmierdziuchów, nie będzie, o, widziałem, nie śmierdzi. O, jeszcze powiedziałem, o, jeszcze widziałem. Monika zobaczyła i powiedziała, miała w samochodzie czarną lampkę. On z bagażnika wyrwał ją. Tutaj
kolega co przywiózł, różne rzeczy przywłaszczył. Jak chce, to prawnie będziemy sądzić się. To zobaczysz, jak ja cię załatwię. Bo byłem w zakładzie karnym i po prostu chcieli mi udupić, nie wiadomo co. A tak zrobiłem, że państwo musiało 15 tysięcy zapłacić za po prostu łamanie praw człowieka, właśnie on. A jak nie, to po prostu zawiozę do Zofii Luniszewskiej dek i po prostu jak będzie sprawa, to ja zapłacę. Na pewno pomoże mi Monika, jeszcze tutaj będzie afera. Za obrazę jej, co on gada jakieś bzdury. Sewalki, to nie ma problemu, ja jestem zadowolony. Tam w tym gnoju to zginiesz. Chociaż mi się udało, że pani, jak to się mówi, była wcześniej pani Monika, zobaczyła wszystko, jak tam smród, motoring, oddasz, pieniądze, 2400 zapłaciłem za cały motoring, proszę to zwrócić teraz. Mnie nie było, wpuściłeś, gości pobili, powiedziałeś, że 4000 ci ukradli, jak ty miałeś chyba 250 zł ci, oddaj dla Moniki 700 zł, wyrywa od ludzi. To pazerna świnia. Nie daruję ci to. A ten Meksykanu to właśnie ktoś się zajmie tym. O, porozmawiam z jednym człowiekiem, to moment, wyłapią. Ja nie chcę go bić ani nic. Moją koleżankę Bogusię, która uczyła się ze mną, nasłał tam, że tam narkotyki, alkohol, nie będą meta. I po prostu ja już powiedziałem, że żebym ja już tam nie przychodził. Konfidencka świnia to jest. Najgorsza ubeczka pisze donosy, całe to wszystko zbiera, teczki, tak samo jak wynaleźli, co tam w rządzie, czy był prezydentem miasta, co pisali, nie będę, bo po prostu nie można mówić o polityce. No to właśnie wam powiem, takiego bronicie, to pomagaj tamu, on nie oda samochodu? Śmiechowarte, to policja będzie. Jestem zadowolony i to po prostu weźmie kamery i to wszystko się nagra, jak on będzie to wszystko zwracał, śmierdził. No zobaczcie, jak Meksykano nagrywa na mnie. Policja w Białymstoku mój kanał śledzi. Odnośnie lampki, wydaje się, że chodzi właściwie o te drogocenne dzieło małopolskiej myśli oświetleniowej, przechwyconej z krycie przez warmianina, który trzyma ją na swym stole i jest ona widoczna przy każdej kłótni w tym okresie. Gdy wiewióra się upomina o ten sprzęt, Konan mówi Rudej najpierw, że lampka jest uszkodzona, ale gdy ta się oburza, że jak to uszkodzona, uszkodziłeś mi tą lampkę, to stwierdza, że no jest uszkodzona, ale on jej używa, no bo Monika też zapytała, że skoro w takim razie i tak ci jest niepotrzebna, to oddaj, no to Konan mówi, że jednak jej używa, że nie jest uszkodzona, ale jej używa, prawda? No, Mazur natychmiast zmienia zdanie, żeby jak najbardziej, jak najwięcej mieć przeciągnięte na swoją stronę i mieć jak największe pole do negocjacji. Po tym filmie kolejny gniot, którego już nie będę wrzucał, bo ma praktycznie identyczną treść, czyli stękanie, że grupa belwederska nie chce oddać samochodu i rzeczy, ale dla zasięgu w tytule, oprócz Konana został również dodany Meksyk. Wydawałoby się, że to już koniec na ten wieczór dnia 21, a tu okazuje się, że major oznajmia, iż uwaga, ma kupca na swój samochód, więc Konan już nie musi zrobić miejsca, żeby major przyjechał po swoje rzeczy, tylko żeby wydać samochód, który zostanie sprzedany komuś i zmieni właściciela. Dzięki temu w taki sprytny sposób wymyśliła ekipa krakowska, że Konan ma łatwość w jakimś trzymaniu w szachu majora, ale jeżeli to będzie inna osoba, która nabędzie prawo własności do samochodu, to będzie jej łatwiej, a Konan będzie mógł mniej na to wszystko wpłynąć. W ten sposób oczywiście też powoli do uniwersum wkrada się nowa, bardzo atencyjna postać, która zapisze się na kartach naszego ulubionego serialu swoimi wręcz chorobliwymi pomysłami zwrócenia uwagi widzów na siebie. No, wszelkim kosztem, często bardzo wątpliwym moralnie, ale jak na razie całość owiana jest mgłą tajemnicy. No, ciekawe, jak tak gadałeś na mnie. No, zabieraj ten węgiel, bo ja mam kluczyk
bo jedna osoba już zainteresowana, bo mam papiery, wszystko. Mam faktury, że to mój samochód jest. Zabieraj to, ten węgiel, a jak nie, po prostu jak sprzedam ten samochód, bo osoba już mi proponuje, że zapłaci mi 2000 za ten samochód, a jak po prostu fakturę, umowę o sprzedaż, będziesz musiał po prostu usunąć ten węgiel i po prostu on przyjedzie i będzie chciał wyjechać tym samochodem, jak jego sprzedam. Bo już będę sprzedawał go i będziesz zadowolony, że w taki sposób mnie traktowałeś i po prostu myślałeś, że zawładzisz wszystkim. Ale ogółem ci to za bardzo nie wyszło. No właśnie widziałem, że Meksykano pewne rzeczy po prostu też nagrywał. No, teraz trochę inaczej się wypowiada. No powiedział, o, 3 dni. No, gadali, o, to niemożliwe, że on się wyprowadzi. No, udowodniłem wam, bo ogólnie nie chciałem tego robić, ale jak do tego doprowadził Konanowicz, to niech odczuje, czy on jest takim ogółem, że wszystko może zrobić, wszystkim może zawładzić. Tak jak Marcin gadał, że on, Krzysztof, jest męczennikiem. No właśnie, męczył mnie, tak samo jak już na ten temat nie będę się wypowiadał. Przy porannym śniadanku major krytycznie wyraża się o wdziękach Moniki, jakoby te były nadgryzione zębem czasu. Właściwie film jest tak ogólnie mocno żenujący. Obnażane są sprawy prywatne i dość intymne i o ile major sam w sobie nie ma oporu z takimi rzeczami, to bardzo się dziwię, że Monika tak luźno do tego podchodzi, że to później leci w sieć. Ale ogólnie my i tak się nie dogadamy. Nie? Nie. A kto to zrobił? No a kto? Zupę mleczną. A ja już nic nie mówię. A wiecie co? U nas w Łapach padła cukrownia, a tu jest cukier z tego, trawa. Mielą trawę, nie wiem, w młynku od kawy, później wciskają do sklepu, nie wiem. A jest w sklepie, chcesz herbatę wypić? Takie coś dostajesz. Ja nie wiem, o co tu chodzi. To jest nienormalne ogółem. Tak, ja u pani ogółem mogę powiedzieć, pani ogółem ma swoje lata. Swoje lata. Nie będę, ja panią nigdy w życiu nie obrażałem i nie będę obrażał, ale ogółem jak pani tak idzie ogółem w takich majtochach, to ogółem jest skurczona, zmarszczona, bo to stara pa. Sama tak powiedziała, no. A ja mogę powiedzieć, że ja mam też swoje lata. Masz jędrną pupcie, tak? Masz jędrną pupcie? No to mogę ci pokazać. Ja widziałam już to. Jak widziałaś? No jak spałeś? A co ty myślisz, że tylko ty mnie podglądasz w nocy? To przychodzisz do pokoju i mi podglądasz? No. A ja nago nie śpię. No ale co tu za... No ale widziałam. To i owo. No, ej, dziwne. Ej, mój przód. Zapomniałem, bo tak siku mi się chciało, obytkacja była otwarta i siku no robiłem. No i właśnie, i powiedz, co zrobiłeś. I co siku robiłem? No, właśnie. A. Czy jak się idzie do ubikacji, to się otwiera drzwi na oścież? I się wyciąga ptaka? Jestem w domu. No tak. Tylko z kobietą. Ale ja nie wiedziałem, że ty będziesz od razu, jak ja pójdę do ubikacji i po prostu zobaczyłaś, że ja po prostu nie przymknąłem drzwi, bo po prostu spieszyłem się do ubikacji. Widzisz? I po prostu szybko byłem w dresie, musiałem ściągnąć dresy i majtochy i po prostu musiałem, a ty ogółem przyuważyła i no, o cholera, no tak samo mogę powiedzieć, no myłem się i a już nie będę no mówił. No powiedz to, no co zrobiłeś, no. No co,
Po prostu krzyknęłem, bo... Nie jest korek od wanny. No. Bo szukałem, a byłem rozebrany. I se zatkać chciałeś. I... Zawołałeś specjalnie, żebym ja tam weszła. Ja tak przypuszczam. To nie było celowo. Ja nie celowo. O, ja... Ty pierwsza chodziłaś tutaj w majtochach. No a co? A ja jestem w domu u siebie. To ja mogę. To ja nie będę już w majtochach chodził. Bez! To ja... Ja... Przepraszam bardzo, ale już w jakimś momencie tutaj jestem zameldowany. No tak. I co, mogę majtochę, mogę i bez majtoch chodzić? To wsiągnij idź na balkon, bo mówiłeś, że tam naprzeciwko dupy fajne. No jest. A w tamtym bloku... No ściągaj i leć na balkon. To ja dostanę, wiesz co? To niech horornetki wezmą, nie będą mnie podglądać. To zrobię. Gadasz od rana o tym, o ptakach i o skarpetkach. Jak podrywasz na skarpetkę. Skarpetki? No jak na skarpetkę, jak? Siada... A to stary film. Nie, siada się... Obczajasz dwie laski samotne, a dwie, bo ty by chciał z dwoma. No, mogę z dwoma też. Dwie siedzą samotne. To... Wyczekują, podchodzisz i co? To aha. Zaproś szprychę czarną, to jedna będzie młodsza, druga będzie starsza i wtedy wam dam popalić, że po prostu wam po prostu się odechce się wszystkiego, że nie będziecie dały rady stawać z łóżka. Oho, będą tak nogi będą wam boleć. Lenka, słyszysz? No to usłyszy. No to trzeba ją tu ściągać na Sylwestra. Niech pija. I co będziemy robić? No to ty masz jakieś fantazje, co będziemy robić. Fantazje? No. No, jaka zadowolona. Ale przepraszam bardzo. Ale ty nie umiesz robić dwóch rzeczy naraz i to jest twój problem. I masz teraz problem. A czemu? No nie umiesz dwóch rzeczy naraz robić, a co? Jak dwóch? No przecież ostatnio jak rozmawiałeś przez telefon, to nie mogłeś drzwi otworzyć mi też. Bo mówiłeś, że rozmawiasz przez telefon, to nie będziesz otwierał drzwi. To jak ty chcesz jedną rzucać, a jedną całować w usta? Nie dasz rady tego. Chyba, że dasz. Otwiera drzwi? Jak? Chodzi mi o to, że chłopy nie potrafią dwóch rzeczy naraz robić, bo mają tak źle skonstruowane mózgi. Rozumiesz? To dziękuję. A proszę. To ja ci powiem, że na Sylwestra będziesz sama się zabawiała. Ja się sam. Nie, no to czarna szprycha przyjedzie, to będziemy se dwie siedzieć. To będzie się... Nie będę w kiblu zamknął się i będę siedział w kiblu. No to co? No to poopowiadaj jeszcze coś o tym, jak to te dwie by były. Sama powiedziałaś, że planowaliście... Co? Rozmawialiście i planowaliście mnie po prostu... Nie będę mówił dalej. Co? Nie będę mówił. No mów, no co, ja się nie wstydzę. Zamęczyć mnie, tak? Z kim? A jak to... Jak ona... Ona niska... Pulchniutka trochę dobrze, taka... A ty... Kto jest pulchniutki? Chyba ty na brzuchu. Ona... Wiesz co, teraz ją przeproś, bo to cała Polska zobaczy. Co ty gadasz? Nie, ja ona ma figurę, ona jest przepiękna. A? I ona... włosy ma do tyłka, czarne. I szczupluteńka. A, bo odchudza się specjalnie. No. Temu się odchudza, jak była, bo żebym ja po prostu lubię oglądać, bo lubię tak, czarne szprychy, bo fajne mają te. Ale powiedz mi jeszcze o tym podrywie na skarpetkę. No podchodzisz. Idziesz latem. Podchodzisz, siedzę ja. I po prostu zmęczony jesteś z podróży i po prostu idziesz i na przykład... Jak, o, tutaj też jest Wisła. O, to dobrze. Ja dobrze obejrzałem film i tam są pewne rzeczy. To będę miał dobry ten. Jaki film? No Wisła niedaleko pływa. No i co? No i co? Idziesz i co? Podchodzisz? Wypatrujesz? Nie, ja nie będę zdradzał ciebie. Bo by jeszcze
żeby przyczaić mnie, żebym miał przypał. Dobra, na razie, następny film, czekaj to. Słowa o Wiśle pod koniec filmu były w tamtym czasie interpretowane przez widzów jako takie próby przez majora szukania jakiejś nitro-miejscówki w Krakowie. No, jest to jednak dosyć mało prawdopodobne. Do Wisły z Mozarta może nie jest jakoś szczególnie blisko samochodem, ale już pieszo na szczudłach dosyć daleko, bo ponad godzina. No, ale to nie jest zakrzaczona rzeka, taka jak gdzieś tam, gdzie na dziko płynie, tylko rzeka w centrum miasta, gdzie nie da się schować w krzaki i zanitrożyć. Tam normalnie sumują jakieś niewielkie łódki. Jest to miejsce spacerowe, rekreacyjne. To nie są krzaki. Pamiętając, że okolica Rudej przypomina zaś właśnie nieco krajobraz Starosielc, Schierowi dużo łatwiej by było, gdyby szukał takowej miejscówki, po prostu pójść w krzaki przy torach kolejowych, które znajdują się naprawdę 5-10 minut od miejsca, w którym mieszka Monika, niż gdzieś tłuc się do centrum i szukać, gdzie Wisła się tam trochę zakrzacza w Krakowie. Schier zadziwiająco płynnie opowiada o kulinariach. Chaotycznie, ale płynnie. Jest niezadowolony, że idą w święta, nie święta, a on jako gość Rudej gotuje, zamiast być obsługiwany przez właścicielkę. Mieszkania. Dobry cholera, no do wieczór. Właśnie ogółem sam zacząłem to robić, bo po prostu tak jest, a nie inaczej, bo ja lubię, właśnie chciałem pokazać ogółem, bo jest. O, będą mundurynki, dwa banany i po prostu, a to będzie na sałatkę. Na sałatkę to ja nie wiem. Ale, a tu będzie właśnie cebula jeszcze. O, mogę pokazać. Tuszy się. Widzicie? Bo tu major jest. O, właśnie jest tak. O, trzeba jeszcze będzie, o to pokażę. To pokroić. Kiełbaskę kroję. Tu, o, jest cebulka i już. Ale weź ten, wyłącz jak ja nagrywam. A tak mój film. Bo ty... O. O, tutaj. Bo jeszcze na razie nie będzie. Ale ty włącz, ja wiesz, że nagrywam, a wiesz, że mogą mi reklamy nie dawać? Ale co? Mogą reklamy nie dawać. A czegoś, co? Ale nie można wrzucać... Tam mój film może lecieć czy co, ale nie można takiego czegoś. Filozofię chyba skończyłem. W ogóle takiej kobiety bym nie chciał. Święta mężczyzna robi. A kobieta by siedziała, jak mężu zrobiłeś tę sałatkę, czy co zrobiłeś tę z kurczakiem, a jakim ubiłem. Następnie Monika stoi majorowi nad garem i mówi, pokazuje mu palcem, jak ma gotować i co ma robić, co wrzucać, co dodawać, ile tłuszczu, ile ognia. A film, z tego co ja zrozumiałem w jego głównej treści, miał być pokazaniem Wojtkowych umiejętności kulinarnych. Weź sobie tak, daj kostki te rosołowe. A, te właśnie, no. Te przygotowałem. Nie jest to najzdrowsze, ale dajemy to. No. Zalej wodą, tak żeby mięso całe było. A jeszcze przyprawa? No to weź też. Pieszu. Ty, a czosnek? A gdzie jest ten czosnek? Na balkonie. No ja mówiłem ci wszystko, a ty mnie. Co? W ziemniakach na balkonie. Przyniesiesz? Ale co? Problem? Masz problem? Tak. No. Chcesz mieć problem? Tak. Jak to szło? Chcesz mieć problem? To zaraz nie będzie problemu. Na 10 minut przed końcem dodajemy całą paprykę. No właśnie. Teraz nie, bo by się to, wiesz, rozmemowało. Tak, to się teraz tuszy. Wiesz o tym? Czy nie wiesz? Nie, bo ja nie wiem, co to znaczy. Nie wiesz, co się tuszy? Nie. A co się dusi? No dusi, no to dusi, to tak. No to się tuszy i się dusi. No, to właśnie chciałem to A powiedzieć. Ja ci pokażę, jak się robi prażone. Bo mało kto wie. Prażonki? Prażone. To dobrze. Pokażesz. No, dobra, to kończymy to. Monika z pełną buźką wafelków opowiada o zakupach suchotnika, który nie ma ze sobą prawie żadnych rzeczy, więc co chwila trzeba latać po marketach, żeby no miał w czym chodzić.
Z rozmowy wynika, że Ruda pokazała Suchotnikowi najnowszy filmik ze szkolnej, co oczywiście doprowadziło Patyczaka do agresji, przez co nie dało się kontynuować w ogóle planów dziennych, jakichś zakupów czy czegokolwiek. Motyw rozdrażniania Majora przez Suchą właśnie bieżącymi filmikami szkolnymi i prowokowania go przy okazji poprzez utrzymywanie przez jego wybrankę niejednoznacznego kontaktu z Mazurem, bo przypomnijmy, że Monika raz się kłóci z Krzysiem, a raz umawia się, że on do niej przyjedzie, raz, że ona do niego, będzie stałym motywem wyprowadzającym strusia z równowagi i doprowadzającym do tego, że będzie miał właśnie chęci na jakieś powroty do starych złych zwyczajów. Może był mój błąd. No, a i po prostu Monika coś na ten temat chce powiedzieć. Tak. No proszę. Ale ty zacznij. Ty zacznij, a ja skończę. No, o czym mam miał zaczynać? No co żeś od... Mieliśmy iść do sklepu, bo nie masz ciuchów żadnych. Trzeba kupić wszystko od nowa. Mieliśmy iść na pocztę. No, no i... smacznego. A dziękuję. No właśnie. Wafelki są. No nic się nie udało zrobić. A dlaczego? Bo... No pokazujesz non stop tego grubą świnię. To... Ale ja się nie mówię, nie, tak? O, przyszedł z samego rana Meksykano, a mówił, żeś węgiel mu ukradli. Tylko pół worka. Tak, a na co on liczy, że ja przyjadę? O, mu pieniążki dam może na światło zapłacić albo święta zrobić. Guzik, prawda. Krzysiek za wszelką cenę chce cię ściągnąć do Białego Stoku różnymi metodami, różnymi sposobami. Dzisiaj rano zadzwonił. Byliśmy umówieni, że przyjedziemy w pierwszy dzień świąt. A co ty, cisiko ci się chce? Nie, tak stoję. Baby tak stoją. Baby tak stoją? No tak, no co? To jest jak cnotliwe. A czy ja nie cnotliwa? No cnotliwa. No a co, ja cię dotykał, że ty? Ja nie dotykał ciebie. No tak, no. Cnotliwa. I z Krzyśkiem byliśmy dogadani, że przyjeżdżamy, po czym Krzysiek uknął nowy spisek o godzinie 16:15, zadzwonił, że w nocy ukradli cały węgiel i że auto można zabierać. A zrobił to tylko po to, żeby ściągnąć Majora do siebie za wszelką cenę. Żeby Major wiedział, że auto się da odebrać i żeby przyjeżdżał natychmiast. No to Krzysiu, nie tędy droga ze mną jest. Nie tędy. I Wojtek się strasznie zdenerwował na to. I co dalej robiłeś? No już komputer wszystko spakowane, wszystko. Tak. Wszystko spakowane, wyprowadzam się. Pozbędziesz się mnie, tak? Właśnie. Film z jedzenia pysznego obiadu robionego pod komendą Moniki. Następnie Monika oczywiście denerwuje się, że Major przypisał sobie jego autorstwo, a sama mu stała nad głową i pokazywała palcem, co i jak ma robić itd., itd. A następnie nagrała, że to on niby gotuje. Ustalane jest, kto ma ni bęben i czy Ruda jest tłusta. Dodatkowo Suchy opowiada historię, jak to go brat oszukał na pieniądze podczas sprzedaży mieszkania, do czego warto podchodzić z dystansem, pamiętając, że Wojtek świetnie punktował innych, ale nigdy nie widział problemów po swojej stronie i może faktycznie nie było tak jak z Krzysiem, któremu każdy wisi pieniądze za bardzo różne tytuły, a tak naprawdę Krzysiu wymyśla sobie i obarcza ludzi jakimiś szalonymi długami. Tak z Majorem w tym temacie bywało różnie i po prostu ciężko wyczuć to, co mówi, jest prawdą, półprawdą. Niektóre wątki rozmów mogą wydawać się tak, jakbym je dziwnie pociął, ale to po prostu wynika z losowego syntezatora wypowiedzi, jakim jest nasz struś, który opowiada o czymś, po czym robi długą pauzę i ją tylko wycinam i zaczyna poruszać inny temat totalnie od środka bez żadnego wprowadzenia. Nawet Monika tutaj pod koniec musi się dopytywać, o czym on teraz opowiada. Monika będzie to trzymała kamerę, ja wreszcie nauczę, ona będzie... współpracowniczką moją. A ile zarobię? No, to dogadamy się. Jak... A proszę w tą stronę. O, no. Chcę pokazać, co tu jest. Tak jak w restauracji. Powiedziałeś przed chwilą, że jak w barze. I się obraziłam na ciebie. To przepraszam, powiedziałam restaurację. No. No, i już znowu zaczynasz? No dobra. Czyli kto ten gulasz robił, bo dzisiaj wchodzę do kuchni, a ty mi mówisz, o, jaki pyszny gulasz zrobiłem.
No razem z tobą. No. Kto dał pomysł? No ty dałaś pomysł. A kto wykonywał? Większość ty wykonywałaś, a ja ci pomagałem. No, pokroiłeś wszystko, poprzyprawiałeś. Pyszne jest. Wspaniałe. Chyba za ten obiad pyszny mi dzisiaj w domu posprzątasz. Słucham? Za ten pyszny obiad mi dzisiaj w domu posprzątasz. To nie będę ja. Nie chcesz? To dawaj, oddaj. Nie, no Wojtek świetnie gotuje. To jest taka prawda. Świetnie umie wszystko przyprawić. Wie co do czego, jakie składniki. Jakie przyprawy do czego. Nie używa dużo tłuszczu. Już nie była tłusta. No przepraszam bardzo, ale ni bęben komu rośnie? Bo mi na pewno nie. Nie, ja... ale przepraszam bardzo, ale ktoś... A powiedz, ale... bo się zważyłeś dzisiaj. Powiedz. No, przez ten czas, co tu jestem, to kilo przytyłem. Dwa, prawie. Nie. A ja trzy schudłam. Schudłaś? No to o czym to może świadczyć? Schudłaś? No schudłam 3 kilo. Co? A ja przytyłem? No to mówisz, że przytyłeś. Ale wyjeżdżaliśmy też. A chyba ja też... A co to ma do rzeczy, że wyjeżdżaliśmy? A wyjeżdżaliśmy, ty byłaś w pracy. No. A ty schudłaś? Tak. A co, nie widać? Ale ja ci zrobię jutro kurczaka po wietnamsku w karmelu i w cybulce. To mówię ci, że oszalejesz. Uwierz mi, że oszalejesz. Już całkiem nazwisko Kononowicz zapomnisz. Nie przestanie dla ciebie istnieć to nazwisko. To umie on gotować? A ja wiem. Ale czasami może jeszcze tam myślisz, żeby wrócić. Nie ja? Wiem. No? Nie? Jak ty powiedziałeś, że mi już nie puścisz? No ja cię nie puszczę, ale wiesz no. Jakbyś mi uciekł, byś podkop zrobił. Już tak się martwisz? Ja się niczym nie martwię w życiu. Czym ja się mam martwić? No, martwisz się. Ogólnie. Czym? To ale... było dosyć zaskakujące, że się to nikomu nie udało, a mi się to udało. No tyle czasu? 2 tygodnie. Rozmów, wizyta w Belwederze, zaśmierdnięcie, powrót i Marior jedzie. Przejęcie. A dzisiaj powiedział, że po prostu ja cię nie wyrzuciłem, ale... Ale kto powiedział? Kononowicz. No bo dzwonił do ciebie, chciał z sobą tak, rozmawiać. Tak, i po prostu, że on tego nie odda. Jak nie odda? Tak, dlatego, że ciebie nie wyrzucił, to on żadnych rzeczy wydawał nie będzie. Bo masz zawsze tam powrót do niego. Tak powiedział? No tak. No przecież on cały czas liczy, że ty tam wrócisz. No co? Co ty myślisz, że co? Cały czas liczy na to. Bo mieszkanie sprzedawaliśmy. Brat kto? Mój. No. To po prostu przyjeżdżał do mnie do Warszawy, żeby mnie po prostu wymeldować, bo on nie może... A ty wtedy byłeś gdzie? Słucham? Gdzie wtedy byłeś? Ja? W Warszawie. W Warszawie po prostu... W innym miejscu. W innym miejscu i po prostu starałem się wyjść z czegoś, a mi tego nie wyszło, bo wróciłem do... Stamtąd wróciłem i po prostu był... Bo brat zabrał mnie z takim właśnie... On Rosjaninem jest. No. On jego po prostu też pozdrawiam. Może... Może cię ogląda. A może mnie ogląda, to mógłbym... No ale co brat, nie, co, sprzedał mieszkanie i dostałeś pieniądze? Nie, mnie oszukał. Jak to? No, jak po prostu to możliwe? Miał być... Miał dać 5 tysięcy. 5 tysięcy? Tak. To malutko. Bo zadłużenie było bardzo duże. Aha, dlatego. Bo tata mój... Zadłużył. Ale, tak, ale daj to mi trochę zjeść. No to to jedz ta. Słuchaj no. Mnie już ręka boli. Konon dzwoni do Moniki zaniepokojony złym stanem zdrowia Majora, o którym ta miała go wcześniej błędnie informować. Tak, słucham. Dlaczego ona wydzwoniła? Moniczko, odpowiedz mi na jedno pytanie szczerze. Tylko tak szczerze, sercu na ręku. Słucham. Przyłóż do swojego serduszka prawą rękę. Tak. I odpowiadaj na pytanie. Dobra? No, ale tak szczerze. Szczerze. Słuchaj, kiedy była zrobiona dla Majora to jedzenie? Ten film nagrany.
Słuchaj, jeszcze raz powtarzam. Kiedy ty zrobiłeś dla majora jedzenie? I nagrałeś na film. W nocy, a co? Co? No w nocy, a co? W nocy? Ty powiedziałeś, że on dziś chory. On, to nie w nocy. To nie w nocy, tylko dzisiaj było robione. Rano. Nie wczoraj, nie komunika, bo jest film. Data, godzina, wszystko. Wiesz, przestań kłamać, Monika, przestań kłamać, bo przyłożyłeś rękę do serduszka swojego, to Bóg ci nie daruje. Po pierwsze, bo skłamałaś. Dziś rano zrobiłaś, jeszcze on, major zaczął pierniczać, a ty powiedziałeś tak, poczekaj, bo Majer powiedział, ja zrobiłem. A ty co? Co? Ty zrobiłeś? No, pytanie, bo ja nie wiem, jakie jest pytanie i o co do mnie dzwonisz. A tam siedzi koło ciebie Patrycja? Tak, siedzi. Jak Patrycja pójdzie do domu, na razie. Halo? Rano zadzwoniłem do Moniki. Powiedziała, że chory Major. Major zrobię jak byk. A ja wydzwoniłem po policjach i po pogotowie. Monika zrobiła dla jego niam, niam, niam. Sałatki różne, ale jak osioł. No bo. Na święta mnie zostawił sam. Choinka nieubrana. Bardzo ładnie, majorek, zrobiłeś. Pięknie. Pięknie zrobiłeś. Wam to Bóg nie daruje i Matka Boska. Pan Jezus Nowy Narodzony w tym roku. I 2020. Masz rację, ale... I zemści się Bóg na was. Zemści się tak, że będzie gorzko wam. Prawda, że twój wujek był esbekiem. To jest prawda, bo milicjanci przychodzili gdzie? Do esbeków, bo tam więcej płacili. I twój wujeczek przeszedł do esbeka, żeby więcej miał many. Piecu rozpalał, majtki prał, ręce jakie brudne i łzy się leją, o. O, jak się łzy leją. Nie płacz, Krzysiek. Major powinien to zobaczyć, jak ty łzy wylewasz za niego. Jak tak można? Legolas też zdziwiony. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz. Nie ma co płakać. Tak zostawić człowieka. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz, już nie ma sensu. Ja przyjadę we wtorek, opłatkiem się podzielimy. Chciałem tobie tylko, majorze, powiedzieć. Dziękuję bardzo. Z całego serca dziękuję tobie. Jest tam. Życzę tobie strasznego. Wigilii smacznej życzę. Żeby ta wigilia tobie przeszła garłem. Żeby zadbawił się, daj Boże. Żeby opłatkiem się zadbawił się, jak będziesz się dzielić swoją Moniczką. Zadbawcie się. Życzę wam to z całego serca. Spełni się. Zobaczycie. Widzisz, majorze, do jakich łez doprowadziłeś? Nawet Legolas spoważniał na kup. Major, słuchając z tle jakiegoś kolejnego w miarę aktualnego filmu Konona i Fiodora, robi expose, że jego noga w Białymstoku już nie postanie. Okazjonalnie słychać w tle śmiech Moniki, która pewnie puściła mu to nagranie, tak żeby poddymić trochę Szyjora. Żeby po prostu już na szkolną nie wysłali dla mnie żadnych po prostu listów, żadnych paczek, po prostu Krzysztof, te paczki, po prostu ubrania, buty, nie buty, po prostu co, po prostu widzowie chcieli w jakiś sposób mi pomóc, to po prostu on to po prostu powiedział, że nic z nimi nie da. Tak samo powiedział, że po prostu, a ja mam i tak samo z samochodem. A to, że Stonoga wysłał mu węgiel, a ja dzwoniłem i po prostu jest tak, po prostu nie ma takiego czegoś, po prostu ja muszę... Ja tak ten samochód odzyskam i te jeszcze tam ile rzeczy jest nowych. No przyjeżdżali, z całej Polski przyjeżdżali, z zagranicy przyjeżdżali. A on ma w dupie to. Pomagajcie mu, tak? A po prostu nie wysyłajcie żadnych listów, ponieważ ja tam już mieszkać nie będę. I tak właśnie to chciałem powiedzieć. Ci obiecuję, nigdy w życiu ta moja noga tam nic... Ja tam nic nie będę robił nigdy w życiu. Po prostu ja chcę odzyskać swoje rzeczy, które kupowałem, tyle czasu mieszkałem, a to jest, pokazywałem fakturę, światło, inne rzeczy, za to ja mam kurę płacić. Jak Marcinek wymyślał, nie będą mu co, a wy słuchacie, to ubezpieczenie za Lublina zapłać. Siądzie wreszcie ten komornik, to kurę nie pozbierać cię, a
za to, że po prostu znęcałeś się psychicznie na mnie, nie wiadomo, jest film, że chciałeś uderzyć, nie wiadomo co, po prostu ja z domu nie mogę wyjść, czy na obiad do Zodiaka, czy jakieś te, czy chodziłem na terapię, to po prostu ty pukałeś i wchodziłeś, jakim prawem? To jak jesteś alkoholikiem, to zapraszam tam, sobie miejsce siądź i już. O, właśnie jeszcze to później, a to później, a tak wyślę, właśnie mam adres i telefon. O, jutro zadzwonię i pocztówkę trzeba będzie wysłać. Dla mojej terapeutki, dla kierownictwa, to serdecznie po prostu pozdrowić, podziękować. A rozmawiałem z terapeutką i po prostu powiedziałem, że ja chcę stamtąd, ja przez to ogółem widzowie przyjeżdżali, alkohol przywozili, nie wiadomo co, po prostu postanowiłem to po prostu ten smród tam wąchać, nie wiadomo co, a on po prostu co jaki krok to po prostu dzwoni na policję. Ja miałem dosyć tej policji już i przepraszam bardzo, ty powiedziałeś, że nie, ja mam fakturę, kto to zapłacił za kamery. To ukradli mnie, w domu nie było, to nie moja wina. Czy ty ich puściłeś, czy oni przy siatkę przeskoczyli, co? Tak samo jak ten namiot oszkodzili, różne rzeczy. Ja pokazywałem, śmietnik zrobiłeś, bo jesteś śmietnikarzem, bo po śmietnikach chodziłeś i będziesz chodził i na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. No, o i proszę, nie wiem, jakoś to będzie trzeba załatwić i proszę widzów o pomoc. O, mam o plecak, co z Gdańska. O, z Gdańska jeszcze i sztuce, talerze nowe, nie talerze, kubki nowe, wszystko po prostu zostało. Tam było po prostu w jednym miejscu i to dobrze, że kamerę wziąłem, to mam jedną i drugą, to ja kupiłem, tak samo straciłem, to oddaj mi 450 zł za tamtą kamerę, co tego przysłałeś, że on siedzi, sprzedałeś mnie, że ja nagrywam. Tu teraz inni cię nagrywają, już. I na ten temat to chciałem powiedzieć, będę sobie świętował, a ja Monikę zabiorę sobie. Ferie zimowe niedługo będą i sobie zabiorę w góry, sobie odpoczniemy i po prostu zamknie się to wszystko i po prostu będziemy sobie w górach, pyszne dziki będą. Tak samo, o, spędziło się moje marzenie. Byłem tam, gdzie papież się urodził, a ty miałeś marzenie. Czapkę. Ja, jak był w Białymstoku papież święty, to po prostu ja blisko byłem. I po prostu gadasz nie wiadomo jakie rzeczy na mnie. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, że drugi film nie będę. Zachęcam do zapoznania się z już kompletną playlistą Kroniki Uniwersum. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.